Ciao amici, zapraszam Was do obejrzenia kolejnego odcinka Kobiecych Dekad. Mamy któryś rok po latach 50., nie będziemy tego precyzowali. Przed nami główna bohaterka Claudia Romano od niedawna Vitale. I jak się zdążyliście zorientować, przeszła drobną metamorfozę. Postanowiłam, że na czas ciąży nie będziemy jej tak stylizować jak dotychczas. No, dziewczyna nie ma stać przed lustrem czasu za bardzo, więc rozpuściłam jej włosy, które znacząco również urosły od początku naszej serii. I dodałam jej również kilka nieco luźniejszych sukienek wygodnych, oczywiście skrojonych przez naszą najlepszą przyjaciółkę, modystkę i krawcową. I kochani moi, zgodnie z obietnicą złożoną Klaudii przez młodego małżonka, on postara się wyręczyć ukochaną w najdrobniejszych pracach domowych, co też nie jest typowe dla tamtych czasów. Jednakowoż nasza ciąża może być zagrożona, on nie chce ryzykować i też chce pokazać, że naprawdę Klaudia może na niego liczyć i polegać we wszystkich sprawach. Także zajmie się teraz jej ukochanym ogródkiem. Ponieważ mamy lato, doczekaliśmy się zbiorów arbuzów i chciałabym spróbować później sprzedać te arbuzy oraz świeżo zebrane jajka na przydomowym, chyboczącym się z lekka straganie drewnianym. Drodzy moi, będę pokazywała Wam stopniowo zmiany, jakie wprowadziłam w budynku. Zrobiłam psiku z Klaudii, miała odłożone ponad 60 tysięcy na restaurację, a już szczupliłam tą kwotę przez moje zapędy architektoniczne. Dobudowałam do domu coś, co tam już wcześniej istniało, czyli dałam willi pod piwniczenie i sporą piwnicę. Mogę Wam od razu zdradzić, że w rodzinie Klaudii jeszcze za czasów ciotki, część członków rodziny parała się uprawianiem, powinna powiedzieć, winorośli. Posiadali na wzgórzach małą winnicę, a w willi właśnie ciotki została właściwie tylko jedynie taka zabytkowa piwniczka, gdzie składowano beczki pełne hektolitrów słodkiego trunku Bachusa. No i tą piwnicę bardzo szybko w ostatnich tygodniach przerobił Francesco, aby móc zaprosić w gościnę naszą teściową, Clementynę, Clementine. Dobra, ale teraz jak widzicie na ekranie, jak zwykle się dzieją różne dziwne rzeczy. Użyj sobie moja złota i zwymiotuj do toalety. Ciebie niestety, ptaszyno moja droga, męczą nudności, chociaż już niby dawno jest po tym czasie, kiedy takie dolegliwości powinny przeminąć. Współczuję Ci, bo kochasz gotować, a pewnie teraz drażni Cię każdy zapach intensywny, biedna Klaudio. Ale z rozczuleniem w sercu przyjdziesz przetestować nowe legowisko, Jezus, nie powinnam tego słowa używać, nową matę dla dziecka i inne akcesoria. A ten babiszon niech przestanie do żonatego mężczyzny wyzwaniać. Halo! Cebula będzie testerką miękkości, a my zaraz przetestujemy cierpliwość Frania. Podniesiemy cenę, bo przecież on nie jest pretendentem do tytułu handlarza roku. Allegro pracuje nadal jako ratownik, ale będziemy powoli zmieniali mu karierę. I chciałam Wam pokazać, jak wygląda przygotowany przeze mnie pokoik dziecięcy. Nie sugerujcie się liczbą wszystkich jakby akcesoriów, łóżeczek, krzesełek i tak dalej. To nie determinuje ilości dzieciaków, jakie wydamy na świat, o ile nam się uda. Okej. Właśnie. Mam nowe akcesoria i oczywiście, skoro to są Włochy, żyjemy w słonecznej Manaroli, to wreszcie będziemy mogli piec prawidłową pizzę. Także posłałam Klaudię do odkrywania
nowych umiejętności i przyda się nam to, skoro mamy mieć restaurację, to na pewno będziemy serwowali również pizzę. Jo, jakie twoje są skille na wysokim poziomie. Kto by pomyślał, że ty pierwszy raz robisz rzeczywiście pizzę. Halo, Claudio. A może ty w dzieciństwie już podejrzałaś babcię, jak przygotowała ten smakołyk. Kiedyś to było w ogóle jedzenie ubogich. Nie wymagało wielu skomplikowanych składników. Proste, szybkie danie dla robotników włoskich. A teraz jest popularne na całym świecie. Dobrze, no okej. Zabierz pizzę. O, szkoda, że nie możemy wyładować tego na talerz, ale okej. Ćwiczysz pakowanie w pełnym serwisie. I podamy naszemu małżonkowi tą pizzę, zaprosimy go, jak tylko skończymy sprzedaż garażową, aby skonsumował z nami margheritę. O, proszę, pan Wilkowy się pojawia w tle. Okej, uznam, że on jest jakimś zagranicznym turystą, który się przypałętał pod willę nadmorską. Rodziny Witale. Tak swoją drogą nie mogę uwierzyć, że Klaudia nie jest singielką i będzie miała własną, dużą, mam nadzieję, szczęśliwą rodzinę. Och, nie mogę się doczekać też wykupu restauracji. Sprzedawaj, sprzedawaj. Cebula niech ci pomoże. Miałkiem reklamować świeże warzywa. Żonka też się będzie przyglądała, może po cichu sprzeda kilka złotych rad i uwag. Francesco. O, flirciarstwo, tak. W sumie to ci nie sprzedałam tych wszystkich interakcji. Sam sobie wybrałeś, że z żonką zamienisz kilka czułych słówek, a ponieważ robi się późno, tak bierzemy się za tą kolację. Pizza dawno wystygła, nieważne, nieważne. Z rąk Klaudii zjesz wszystko. Wyznaj wieczną miłość. Okej. Okay. Trochę nie kminie. Dlaczego nie chciałaś usiądź przy stoliku, nie masz jeszcze aż tak dużego brzuszka, który by ci przeszkadzał, ale nie będę ciężarnej się czepiać. Uznajmy, że taka twoja wola i tak ma być. Zresztą sama nie wiem, kto w tym domostwie rządzi i nosi portki. Do końca, czy Francesco, czy Klaudia. O Jezus, ile szmalu zarobiłeś. No wątpię, żeby tyle aż uzbierało się przez cały dzień. A okej, chwal się chwal. Money, 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 must be funny. Okej, okay, kolejna interakcja niezamierzona, ale doskonale wpasowująca się do scenariusza tego epizodu. I mimo, że jest późno, to ty, Claudio, zainspirowana zostałaś przez romantyczne tête-à-tête, więc namaluj szybciutko pejzażyk. Musimy odkuć się. Napchać kieszenie lirami. O, Franio, jesteś słodki. Ogarniasz, ogarniasz przestrzeń, tak jest. Może puścimy później jakąś muzyczkę z radyjka przed snem. I jak wszystko jest już uprzątnięte, to rozmarzysz się w pokoju dla dziecka. Zerkniesz, czy nie potrzeba dorobić jakiejś drewnianej zabawki, a może byś pomyślał, czy nie wybrać się na lokalne targowisko i kupić jakiś zabytkowy bibelocik dla Bambini. Piwnica ciasna, ale własna. Nie no, ciasna nie jest. Powiedziałabym nawet ogromniasta, nie do końca odrestaurowana. Franio nie miał na to ani funduszy, ani czasu. Pomagał mu Robert z najbliższych przyjaciół ogarniać pomieszczenia. Kiedyś mieściły się tu jakieś urządzenia destylatorskie, kolejne szafki, pomieszczenia na butelki, ale mamy skromnie urządzone pokoiki, jedną łazienkę wspólną dla dziewczyn, dla Clementine oraz kuzynki Gianny. To jest w ogóle uparte dziecko. Mam nadzieję, że ona zechce się przenieść, bo bardzo kocha żyć na łonie natury, w wozach cygańskich. No i podejrzewam, że będzie stawiała lekki opór.
O, żeż mordkę jeża, co ty tak już chodzisz jak kaczuszka? Nawet żółciutką ma sukienkę, jak i ona. Szybciutko, kolejny obraz. O, małżonek przyszedł ucałować cię przed snem. I zaraz Frania położymy. I ciebie również, Klaudio. Jutro wypada niedziela i mam zamiar udać się naszym małżonkiem do obozu cygańskiego. Przynajmniej tej części zamieszkanej przez jego matkę i teściową. I zaproponować szybką przeprowadzkę. Boże! Klaudio, czy ty robisz falsyfikat simolizy jakiejś? Masakra. Nie podejrzewałam cię, Klaudio, o fałszerstwo, no ale kto tam wie? Wszystko można wcisnąć turystom. Wiadomo, teraz liczą się do ciebie pieniądze. Nie, mamy nawet świnkę, skarbonkę na liry. I kto tu w kim ma oparcie? A swoją drogą zaraz wam pokażę moje ulubione dzieło Klaudii, którego nigdy się nie pozbędziemy. This is Manarola. Namalowała je, kiedy dowiedziała się o uczuciu Julii do Frania. Wyobrażasz sobie pewnie, że zrzuca Julkę z klifu, ale nie jest to potrzebne, bo oto twój wierny małżonek, teraz wierny i mam nadzieję na zawsze już, przygotuje ci herbatkę, poda zaparzy w ciotkowej porcelanie, a sam wybierze się wespą albo jakimś wynajętym furgonem do matki. Przy okazji sprawdzimy, czy nasze Boba kopią i jest dzisiaj z nimi wszystko w porządku. Klaudia, widzę, ma temperament nie tylko wybuchowy, jak prawdziwa Włoszka, ale jako gwiazda malarstwa. Spróbuję się uspokoić przed lustrem. Nie zostaniesz sama na dłużej niż kilkanaście godzin. Niepotrzebnie panikujesz, bo jestem stuprocentowo pewna, że zaraz cię odwiedzi Marisol. O. Wczorajsze nudności minęły, Klaudii, bo wcina ona makaron z wielkim apetytem. Posypała całość parmezanem i przygotowała dom na podjęcie nowych członków rodziny. Nie jestem pewna, czy ciotka Klaudii przypadkiem nie znała w przeszłości Clementine. No spójrzcie, przecież to wykapana Clementine. Te same długie, piękne, czarne włosy. Oho, Franio nie obwijał w spaghetti informacji na temat stanu zdrowia żony. Szokowało to aż Clementine, ale oczywiście przyjęła ciepło syna i obiecała, że porozmawia jeszcze dzisiejszego dnia z Giną o przeprowadzce. Musicie też zauważyć, że podmieniłam te odsewrynki koniki, które wykorzystywaliśmy na początku serii, kiedy nie było dodatku rancherskiego, prawdziwymi konisiami. Wylosowały się akurat w tej samej maści, jakie były nam potrzebne. Mamy jedną klacz i ogara. Ogiera, Boże. W sumie ogara też mamy, biega właśnie, cwałuje przez podwórko razem z konisiami. Porozmawię przy ognisku, zjedz gulasz razem z mamą. Czemu ty się przebierasz? Panie. Dobra, kilka razy walczyłam z tym strojem. Najwyraźniej uznał go za odpowiedni na wizytę u mamity. Obawiam się, że przeprowadzka z konisiami nie będzie możliwa i chyba najtrudniej będzie właśnie namówić Ginę na rozstanie z najlepszymi przyjaciółmi, ze zwierzakami. Ale na tych kilka tygodni albo miesięcy oddamy je w dobre ręce, w opiekę pozostałych cyganów z innych obozów. Oczywiście opłacimy ich wikt i opierunek. I mała, no, nie możemy niestety ich przyjąć. Nasza willa jest za ciasna. A przypominam, że w zgodzie z zasadami dopiero gdy urodzi nam się trzeci członek rodziny, mamy szansę zmienić lokum. Aha, zapukaj. Zapomniałam, że jeśli nie zapukamy do drzwi, to
nie podnoszą się ściany budynków. Strasznie to dziwno. Dziwnie wygląda. Ale skoro kózki nie zajmują miejsca w rodzinie, to chciałabym je porwać. Spakujemy je na wóz, czy tam furmankę, czy ciężarówkę, półciężarówkę, którą zorganizował Franio. Ty się nadajesz na ojca, już ćwiczysz karmienie z butelki. Z tego co kojarzę, jednego konisia nazwaliśmy parmezan, a drugiego chyba ravioli. Pierwszym pomysłem było kopytko. I na kopytko mamy cyganów, mamy handlarzy końmi. To i rzut podkową na szczęście. Zacieśnij więzi z kuzyneczką Gianą. Jest to sierota wojenna adoptowana, a właściwie bardziej przygarnięta przez Klementynę. Obiecaj też, że będzie fajnie, że nie jest tak źle w miasteczku. Można chodzić do ludziarni, do cukierni, że pozna więcej dzieciaków, bo zacznie szkołę. A jak nie, no to zacznie edukację domową. I nie będzie nudy. Taka krótka, miła odmiana. Chociaż ja wiem, czy potrzeba odmiany od takiego wiejskiego życia. Ja nie rozumiem tylko, dlaczego te konie cwałują przez wozy i przez simów. Halo, co to za bugi? Rzut podkową na szczęście. Daj, Faniu, wygrasz. Jak wygrasz, to jest serce dziewczynki. A wierzę w ciebie. Gina patrzy z ukosa. Pożar? Kto płonie? Nie, pies? O matko. Nie, matka płonie. Szybko. Wody w rzucaniu podkową były tak zaciekłe, że rozpaliły atmosferę w obozie. Nie no, dzień w Simsach bez pożaru byłby dniem straconym. Tylko ja mam nadzieję, że ty, synu, ugasisz temperament swojej macierzy. Ja nie chcę, żeby nam teściowa spłonęła. Potrzebujemy jej. Poza tym ją kochamy. I wszystko jasne. Zgrzeszyła, próbując przygotować dla synka burgery, które jadł kiedyś w obecności Chrisa. Także tak się dzieje, kiedy odchodzisz od tradycji. Nie no, żart. Ej, czemu ty tańczysz? Taniec radości, zwycięstwa nad ogniem. Nikt nie będzie dzisiaj karmił ognia. W ogóle Klementyn nie ratowała siebie, ale uratowała hamburgery. Ani jeden nie jest przepalony. I tak uważam, że powinniśmy zacząć się pakować, zbierać nasze manatki najważniejsze z obozowiska. Niech się Klementyna w Bali opłucze z tej sadzy. Wyczyścimy kopytka koniom. Chcemy oddać je sąsiadom w doskonałym stanie. Pańskie oko konia tuczy, jak to się mawia. No, zwierzaki się przestraszyły pewnie pożaru. Spróbujmy go uspokoić. Ty jesteś cudny, o mój Boże. Oczywiście Gina przyozdobiła ogony obu koników kwieciem. Po cichu liczę, że kiedyś starsza kuzynka będzie uczyła nasze pociechy jazdy konnej. To by było super. Dosiądź, ravioli. Które jest które? Jak ja marzyłam o tym, żebyśmy mieli w naszej serii normalne konisie. Tak to idealnie pasuje do taboru cygańskiego. Handel końmi. Zresztą mieliśmy kiedyś cutscenę na targowisku, gdzie Stevo sprzedawał konisie. Hip, hip. Szkoda, że to były modele. Cieszmy się z tego, co mamy. W ogóle, jeśli ktoś ma ochotę na gwiazdkę nabyć jakiś dodatek do The Sims, to Rancho jest z pewnością dobrym wyborem, w mojej opinii. Krążymy oczywiście wokół, beczek po winie. O, widzę, że Clementine się wyszykowała. Tak więc spożyjemy szybko taką wczesną kolację. Spakujemy nasze rzeczy i wyruszymy w drogę do Manaroli. Piesio, jaki biedny, jak zwykle zabrudzony.
haszczach gdzieś tam wytarmoszone, wytargane, utytłane. Okej, widzę, że Gina Mina nie jest specjalnie entuzjazmem natchniona i radosna. Trudno, dziecko, takie życie, takie czasy, słuchamy dorosłych. I nie masz więcej sprzeciwów, koniec, kropka, basta. Już nie ma co mięściami wygrażać. Zobaczysz, będzie fajnie. Pokłócimy się po włosku. Razem raźniej. O, Clementine od razu poleciała robić jakąś przepierkę. Mamy ciepły... Nie, mamy chłodny wieczór. Halo, kobieto. To nie jest dobre na reumatyzm. O, Gina się przekona do Claudii. Wierzę, że szybko ją pani Vitale oczaruje. A poza tym jednak... No, narodziny dziecka to zawsze jest taki ekscytujący moment. Na ogół jest to taki ekscytujący moment. I Włosi są bardzo rodzinni, także wierzę, że się Gina przekona o tym, że może być u nas również ciekawie, tak jak na wsi. Okej, i podejmijmy naszych gości, a właściwie już nowych członków rodziny. Pesto. Szybka kolacja wieczorna. Jest lato, więc nie powinniśmy się przejmować późną porą. Akurat słońce przestało grzać, dopiekać i można odetchnąć świeżym powietrzem, poplotkować na temat nowinek z miasteczka. Ciekawe, czy jakieś nowe wieści również dochodzą ze strony Chrisa. Ostatnio niezbyt często się odzywał. Zapewne jest zajęty karierą Julii. Już nie pamiętam, gdzie oni tam się wyprawili, czy do Neapolu, czy aż do Rzymu. Stolicy. Zmierzamy do finału odcinka. Przerwę moje bajdurzenie i fantazjowanie. W ogóle zwróćmy uwagę, jak już porządnie... Porządnie napełniło mleczarnię Claudii. Hormony. Nie wiem, czy to jest właściwa uwaga, ale tylko to mi się ciśnie na myśl, kiedy spoglądam na naszą simeczkę. Dobrze, że ma te luźne ciuszki. Położy kuzyneczkę swoją. Francesco, niech ćwiczy. Najstarszym dziecku ojcostwo. Clementine sama się położy. Ale nie. Klaudia musi wszystko dojeść. Wymieść z talerza do ostatniego widelca. Dobrze. Apetyt oznacza zdrowie. Zdrowy apetyt. Ale ty masz warkole, dziewczyno. Okej, poprosisz kuzyna o jakąś bajkę na dobranoc. Albo może dzisiaj nie, tylko zwykłego buziaka w czółko. Biegnie Franio. Ja wam bardzo dziękuję za wspólne chwile na ekranie. Mam nadzieję, że kolejny odcinek Dekad okaże się dla was całkiem sympatycznym i obyśmy się spotkali wkrótce. Nadchodzą święta Bożego Narodzenia, także wszystkim życzę radosnych i zdrowych, ciepłych i rodzinnych świąt Bożego Narodzenia. Francesco podpisuje się pod moimi życzeniami obiema dłońmi. Ale mina. Pa, pa.